Patrzę, to już taki o, zarąbisty lej. Aha. Masz układ korzeni buków. Co jest ciekawe, to jest we wszystkich świętych górach tutaj coś takiego jest właśnie. Tak jakby wybranie terenu, nie? No. Czy tutaj jest jakieś promieniowanie w tym miejscu? Tak, jest. No, bardzo pozytywne oddziaływanie ta góra. Raz, że góra, po drugie był kult tutaj, to też działa, dlatego że wtedy przychodzą tutaj dobre duchy i po prostu jakby nad tym miejscem czuwają. Czy jest to jedyne miejsce tutaj na tej górze, gdzie występuje to promieniowanie? Nie, to jest ta część katolicka. Zejdziemy sobie tam niżej, ja ci tam pokażę jeszcze, bo jest bardzo ciekawy napis tam. Mhm. A potem pójdziemy tam na tą część drugą po prostu i... No to się wiadomo, że zaanektował sobie wszystkie święte miejsca dawnych kultów, święta po prostu, także i przystosował do siebie, żeby jednak wierni przychodzili, bo wierni ludzie i tak przychodzili w miejsce, a więc trzeba było ich tutaj przyjąć tu po prostu, przyszli kapłani tutaj do tego miejsca, nie? Wiele radiestezyjna, bardzo wysoki kanał jest. Bardzo dobrze jest. A ten kamień, co tam widzimy, to jest coś... Ja przypuszczam, że tutaj coś było. Musiał być jakieś ten wyłożenie kamieni, bo to jest porozwalane. Natomiast kamień jest porośnięty tymi porostami, a porosty tylko występują w miejscach mocy. Po prostu gdzie indziej na polu, jak jest kamień, to nie ma. Nie porasta, tam chem porośnie, ale nie porostami typowo. Nie? Takie porosty są właśnie i w górach, w kamiennych kręgach, i w miejscach mocy, tam gdzie kamienie są, powiedzmy, lub drzewa też charakterystycznie porastają. To jest takie. Są te miejsca o silnej emanacji energetycznej właśnie w miejscu, gdzie one tam powiedzmy były. Robione właśnie dawne. Zawsze były poświęcone żywiołom, nie? Zawsze głównemu żywiołowi po prostu ogniu, czyli słońcu. Palono ognie tutaj na tym miejscu. Tradycję świętego Jana, jak ten jest tutaj na Kaszubach, właśnie palili ogniska na wzniesienie. Stara tradycja przetrwała jeszcze właśnie, która była tutaj na tym miejscu przez ten, przez dawne ludy kultywowana, które tutaj były.
A z jakiej kultury, no to ciężko, bo to gdzieś tam w mrokach dziejów zanika. Ale zazwyczaj jest tak, że ci, którzy przychodzą po, oni przyjmują kulty, ten, powiedzmy, coś tam dodają, ujmują, dajmy na to, i, ale ten trzon główny to zawsze gdzieś tam przetrwa, nie? Potem zostaje gdzieś to, ten rdzeń taki pozostaje. No mówię, potem jakieś inne kulty, kult katolicki, powiedzmy, do tego jeszcze się dokłada. Tak jak tam mówiłem, że tam jest kaplica właśnie Welesa, czyli Mikołaja, to jest też z kultu chrześcijańskiego się ten wywodzi wszystko. A która z tych gór jest, ma największe promieniowanie? I lepsze dla, na przykład, uzdrawiające, czy... Raczej... Jeżeli tu nie ma, że najlepsze. Wszystkie góry mają bardzo dobre promieniowanie, nie? Czyli to jest gdzieś na poziomie bieli radiestezyjnej, to jest już wysoka wibracja, i która i uzdrawia. Przede wszystkim uzdrawianie polega na tym, że wyczyszcza po prostu nasze negatywne myśli, nie? Wszystkie jakieś tam problemy, żale, złości, gniewy, powiedzmy, to wycisza po prostu, nie? Przebywanie na takiej górze, czy przebywanie w miejscu mocy, tak jak ja się jeszcze kręgami zajmuję, to właśnie powoduje to, że resetuje się ta pamięć po prostu tego wszystkiego. Człowiek jest taki luźny, swobodny, po prostu nie ma problemów. Więc no, to jest to dobre promieniowanie. Czyli na wszystkie te góry w Trójmieście warto się wybrać. Warto się wybrać, także.